kim dzisiaj gramy, jaki będzie wynik? Gramy dzisiaj z Wartą, myślę, że Lechia wygra 2-1. A jaki to jest szalik, bo mówiłeś, że unikatowy. To jest pierwsza reedycja szalika z lat 90. Skodowego. Kto wygra mecz? Lechia! Personalnie też w piłki.
Serdecznie dziękuję bardzo Adam Mandżara, bo on podpisał kontrakt ze mną z Lizbona i to był ten moment, dlaczego jestem tutaj. Chcę podziękować też jedna osoba, która jest bardzo ważna dla mnie. To jest niesamowita osoba dla mnie. Dużo inspiracja dla mnie. Piona radość dla klubu, myślę, że klub musi mieć ludzi tak. I dziękuję bardzo wszystkim, moja narzeczona Dominika, moja rodzina i też drużyna. Macie mnie dalej do końca. Dziękuję bardzo. Setny mecz, fajny wynik na takie uczczenie święta, ale i też wielkie święto całego klubu. No na pewno fajny moment. Liczę, że to jeszcze nie koniec, że jakaś tam liczba okrągła dzisiaj się zapisała, ale na pewno chcę więcej, także no cieszę się na pewno, że takie mecze okrągłe, 300 mecz mój dzisiejszy jest przede wszystkim zwycięski. Jest kilka jubileuszów, dzisiaj jest Flavio, gol numer 100, bramka numer 1000, więc naprawdę fajny wieczór za nami, także trzymamy to dalej. A powiedz tak na chłodno, trochę podupadliśmy w tej drugiej połowie, co się stało? To znaczy ciężko mi tak powiedzieć, bo próbowaliśmy się kontrolować tą grę od samego początku. Warta nie stwarzała jakiejś sytuacji, ale nie chcieliśmy też dopuścić do sytuacji, w której Warta zdobędzie bramkę i poczuje taki wiatr, że będzie mogła coś tu zrobić. Myślę, że mimo, że w drugiej połowie nie było dużo sytuacji z naszej strony, ale mecz był pod naszą kontrolą. A jakie plany na Lubin? Plan na Lubin. Na razie cieszymy się z dzisiaj i od poniedziałku przygotowujemy się do następnego bardzo ważnego meczu. 3, 4!